Życie człowieka polega na ciągłym podejmowaniu decyzji. Już od najmłodszych lat każdy z nas musi decydować o swoim losie, a konsekwencje naszych działań przekładają się na to, kim jesteśmy i jak wygląda nasz poziom życia. W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam 7 największych błędów finansowych, jakie może podjąć każdy z nas, a których konsekwencje mogą być katastrofalne w swoich skutkach w przyszłości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszym ogromnym błędem finansowym, jaki możemy popełnić, jest bagatelizowanie wartości wiedzy finansowej, jaką należy zdobyć, aby sprawnie poruszać się w świecie finansów jako dorosły człowiek. Powiedzmy sobie to wprost. Dzisiejszy system edukacji nie przygotowuje zwykłych ludzi do ich finansowego życia. Zamiast wyliczać raty kredytów hipotecznych, uczy się nas obliczania sinusów. Zamiast pokazywać młodym ludziom, jak budować biznesy, pokazuje się im, że jedyną słuszną drogą jest znalezienie dobrze płatnej pracy. Zamiast pokazywać zasady oszczędzania, gromadzenia i inwestowania kapitału, poświęca się niezliczone ilości godzin na rzeczy, które nie pomogą nam w dorosłym życiu. Pół biedy, kiedy zamiast szkoły, to rodzice stają się naszymi finansowymi mentorami. Niestety, częściej niż rzadziej musimy uczyć się na własnych błędach, co warto, a czego nie należy czynić z naszymi finansami. Przykro to stwierdzić, ale większość z nas z tej nauki wychodzi mocno poobijana i naznaczona wieloma bliznami, które zostają z nami do końca życia. Dlatego pierwszym, najważniejszym podpunktem, jaki warto sobie uświadomić, jest nasza edukacja finansowa. W dzisiejszych czasach jest ona wbrew pozorom naprawdę prosta i można za darmo nauczyć się niezliczonej ilości informacji, które przydadzą nam się w trakcie naszego życia. Grunt to jedynie chcieć zdobyć tą wiedzę i regularnie ją poszerzać. Dzięki takiemu zachowaniu uda Wam się ustrzec od znakomitej większości finansowych niebezpieczeństw, jakie czyhają na każdego dorosłego człowieka. Drugim, największym finansowym błędem, jaki można popełnić, jest nieumiejętne obchodzenie się z długiem. Powiem krótko, dług to Twój wróg i kto myśli inaczej, ten powinien raz jeszcze zastanowić się nad swoją postawą. Nadmierne zadłużanie się staje się w wielu przypadkach początkiem finansowej katastrofy, która wiele osób pociągnęła na samo dno. Dług jest jak kamyk wrzucony do plecaka podczas podróży. Jeden malutki kamyczek, który wyląduje na dnie naszego plecaka, nie znaczy wiele i nie odczuwamy tego, że wędruje on razem z nami. Kiedy jednak wrzucamy kolejne kamyki, ciężar robi się coraz większy, a nam zaczyna się iść coraz trudniej. Tak samo jest z kolejnymi kredytami czy pożyczkami, które na początku są jedynie lekką ratką, by z czasem stać się pijawką wysysającą nasze pieniądze skutecznie i bez skrupułów. Dlatego też za każdym razem, kiedy chcecie się zapożyczyć, dobrze przemyślcie sobie każdy aspekt tej sprawy. Czy naprawdę muszę mieć daną rzecz? Czy ten wydatek będzie dla mnie trudny do uniesienia? Co się stanie, gdy na przykład stracę pracę? Czy dam radę spłacać swoje zobowiązania? To tylko kilka pytań, które warto zadać sobie przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki. Trzecim, największym finansowym błędem, jaki możecie popełnić, jest nieodpowiednie inwestowanie pieniędzy. Inwestycja ma to do siebie, że nigdy tak naprawdę nie wiemy, czy osiągniemy sukces. Większość ludzi jednak zdaje się zapominać o tym małym, aczkolwiek ważnym szczególe i podchodzi do inwestowania niczym do pewnika. Inwestują środki, które są oszczędnościami ich życia, a których utrata może być prawdziwą finansową katastrofą. Potem, zamiast kierować się rozsądkiem, dają się ponieść chciwości lub strachowi i zazwyczaj tracą swój ciężko zarobiony kapitał. Inwestowanie każdy powinien zacząć przede wszystkim od edukacji i dopiero potem, kiedy opanuje się przynajmniej podstawy, można rozpocząć proces inwestowania małych kwot, których utrata nie będzie dla nas kłopotem, który zrujnuje nasze życie. Tylko takie podejście da Wam szansę, nie pewność, ale szansę na sukces. Do inwestowania zawsze podchodźcie z wielką pokorą i rozwagą. Nie traktujcie tego segmentu życia jako sposobu na zbicie fortuny. Starajcie się raczej traktować inwestycje jako sposób na przeniesienie wartości pieniądza w czasie, a jeżeli przy okazji uda Wam się go nieco pomnożyć, to będzie to tylko i wyłącznie miły dodatek, a nie cel sam w sobie. Skoro już jesteśmy przy inwestowaniu, czas na kolejny błąd z nim związany. Jest to oddawanie naszych pieniędzy w ręce innych ludzi. Pamiętajcie, nikomu tak bardzo nie zależy na Waszych pieniądzach jak Wam samym. Pieniądze to Wasza praca, to Wasze wyrzeczenia, Wasz trud, spryt, umiejętności i zaradność.
to wasza własność. Dziwi mnie więc fakt, że tak wiele osób traktuje pieniądze jak gorącego ziemniaka trzymanego w rękach i chcą się ich pozbyć jak najszybciej, aby się nie popiec. Oddają więc je w ręce specjalistów, którzy obiecują, że zajmą się nimi jak najlepiej. Wiele osób chce zdjąć w ten sposób ciężar błędnych decyzji ze swoich bark i zrzucić go na kogoś innego. W tym przypadku pracownika banku lub też innej instytucji finansowej. Prawda jest jednak zgoła inna i wygląda następująco. Podjąłeś właśnie decyzję inwestycyjną i powierzyłeś swoje środki innej osobie. A jak ona sobie z nimi poradzi, nie wie tak na dobrą sprawę nikt. W tym miejscu nie chcę być źle zrozumiany. Korzystanie z usług specjalistów finansowych nie jest niczym złym, dopóki to my stoimy za sterami naszego finansowego okrętu i to my własnoręcznie podejmujemy decyzje inwestycyjne. Bo tak na dobrą sprawę, to my możemy stracić nasze pieniądze. Nikt inny ich nie traci. Dlatego też radzę każdemu stać się panem własnych pieniędzy i przyjąć na swoje barki ciężar decyzyjności za inwestycje, jakie czynimy. Piątym błędem finansowym, o którym warto powiedzieć, jest brak finansowej poduszki na sytuacje losowe, takie jak utrata pracy czy też choroba. Nasze życie jest jak pogoda. Czasami pada deszcz, a czasami świeci słońce. Nikogo nie dziwi, że pogoda bywa zmienna. Ludzie jednak dziwią się, kiedy w ich życiu pojawia się zła passa. Co gorsza, niewiele osób jest na nią przygotowanych, a wypadków losowych jest naprawdę cały wachlarz i każdy z nas powinien być na nie przygotowanym. Dlatego też już dziś zastanów się nad budową poduszki finansowej, która pomoże ci pokonać deszczowne dni, które kiedyś mogą nadejść. Szóstym ogromnym finansowym błędem jest nadmierna konsumpcja i brak kontroli wydatków. Czasy, w których żyjemy, nie pomagają nam w poskromieniu tego trendu. Dzięki zakupom w sieci mamy dostęp do niezliczonej ilości towarów i usług 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dosłownie na wyciągnięcie ręki. Kto z was nie kupił impulsywnie czegoś w sieci, niech teraz podniesie rękę. Co? Nie ma tutaj nikogo takiego? No właśnie. Czasy, w których żyjemy. Pęd, w jaki często sami siebie wkręcamy, sprawiają, że nasze życie bywa chaotyczne i nieprzemyślane. Dlatego też nasze zakupy wyglądają podobnie. Kupujemy impulsywnie, za dużo i to, co rzeczywiście nie jest nam niezbędne do życia. Taka kolej rzeczy prowadzi do nadmiernych wydatków, braku zasobów i zaciągania zobowiązań, o których zresztą już wcześniej mówiłem. Tylko rozsądne podejście do tematu i pełna kontrola wydatków może zmienić ten trend. Przed każdym więc większym zakupem dajcie sobie 24 godziny na rozważenie wszelkich za i przeciw. Stańcie się swoim obrońcą i oskarżycielem w tej sprawie i dopiero po tym czasie podejmijcie decyzję zakupową. Uwierzcie mi, że często wystarczy tylko poczekać, aby to, co było nam jeszcze chwilę temu niezbędne, okazało się tylko chwilową zachcianką. Siódmym bardzo poważnym błędem finansowym jest nieprzygotowanie się na naszą emeryturę. Temat jest odległy i dlatego też tak bagatelizowany przez wiele osób. Prawda jest jednak taka, że jesień naszego życia nadchodzi i dla większości z nas, gdy ona nastanie, warto być na nią przygotowanym. Najgorsze to być schorowanym, zmęczonym i zdanym na łaskę państwa, ponieważ nie udało nam się zgromadzić żadnych środków na ten okres naszego życia. Warto więc już dziś, kiedy jesteśmy jeszcze młodzi i silni, zadać sobie pytanie, jak przygotowuję się na starość. Ten aspekt, pomimo że jest odległy w czasie, powinien być ważnym elementem naszej strategii finansowej. Im szybciej zdecydujemy się na chociażby niewielkie kwoty, które będziemy co miesiąc odkładać na naszą prywatną emeryturę, tym więcej uda nam się ich zebrać. Innym pomysłem jest również inwestowanie środków na emeryturę, o którym to wspomniałem już wcześniej. Którą drogę byście nie obrali, decyzja ta będzie słuszna, ponieważ nasze emerytury będą po prostu niskie. Ósmym bonusowym błędem finansowym, który spina do przysłowiowej kupy ten temat, jest niewyciąganie wniosków ze swoich błędów. Jeżeli człowiek popełnił błąd, to warto zapamiętać sobie, jak i przez co to się stało, wyciągając przy tym odpowiednie wnioski. I jeżeli nie dla siebie, to chociażby dla swoich dzieci czy też innych ludzi, warto dzielić się tą wiedzą. Bo cóż nam przyjdzie z tego, że raz sparzyliśmy się na czymś, skoro za jakiś czas zrobimy to ponownie, ponieważ nie wyciągnęliśmy żadnej nauki. Jak widzicie, na naszej finansowej drodze mamy wiele różnego rodzaju pułapek, które na nas czyhają. Mam nadzieję, że ten materiał pokazał wam, jak możecie ustrzec się przed nimi i w jaki sposób kierować swoimi decyzjami, aby wasze życie było jak najlepsze.
Jeżeli ten materiał dał Wam wartość, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępnienia tego materiału wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.